Księga Daniela, 5 rozdział, 18 werset. Bóg Najwyższy dał królestwo, wielkość, chwałę i dostojeństwo Twojemu Ojcu Nebukadnesarowi. Księga Daniela 5:18. Bądźmy trzeźwi. Po raz trzeci Daniel pojawia się w momencie kryzysu, aby zinterpretować zamysł Boga. Działo się to w ostatnich chwilach historii Babilonu. Przy tej okazji mąż Boży nie waha się ogłosić jego upadku. Belsazar nie wziął pod uwagę świadectwa swojego ojca, co znajdujemy poświadczone w Daniela 5 rozdział 22 werset. Daniel może jedynie przetłumaczyć dla niego nieodwołalny wyrok. Trzy słowa wystarczą, by Bóg ogłosił los Babilonu i jego władcy. Mene, mene. Policzone i ponownie policzone. Powtórzenie jest niezwykłe. Wygląda to tak, jakby sprawiedliwy Bóg dokładnie sprawdził swoją odpłatę przed ostatecznym werdyktem. I to możemy porównać z pierwszą Mojżeszową, 18 rozdział, 21 werset. Zważony, ach, ten frywolny monarcha i jego szlachta, położeni na wadze są w sumie lżejsi niż nicość. Tak zresztą mówi nam Słowo Boże zapisane w Psalmie 62, wersecie 9. Wreszcie, podzieleni, Najwyższy, który rządzi w królestwie ludzkim, ma zamiar oddać to królestwo innym. Czytamy o tym w Daniela, 4 rozdział, 17 werset. Historia opowiada, jak Cyrus Pers, odwróciwszy bieg Eufratu, który przepływa przez Babilon, wykorzystał jego wyschnięte koryto, aby przedostać się do miasta ze swoimi wojskami pod osłoną nocy i hucznej zabawy w pałacu. Niech ten poważny opis będzie również dla nas pouczeniem. Czuwajmy i bądźmy trzeźwi, aby nie dać się zaskoczyć przyjściu Pana.